Rafał Perkowski, witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejną rozmowę dnia. Brązowy medal Mistrzostw Polski na dystansie 10 km, pierwsze miejsce w Pucharze Świata w pływaniu zimowym oraz złote medale oraz rekordy świata również w pływaniu zimowym. To jest osiągnięcie, to są osiągnięcia dzisiejszego gościa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Aleksandra Bednarek, pływaczka, która nie boi się, można powiedzieć, niczego. Z wodą żyje za pan brat. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim może zaczniemy mówić o twoich sukcesach, przejdziemy do tego głównego punktu naszego spotkania, czyli wyprawy do Kalifornii, ponieważ przemierzasz się do przepłynięcia kanału Catalina. Pomówimy o początkach twojego pływania. Jak to się stało, że w ogóle zainteresowałaś się tą dyscypliną? Pływać zaczęłam w wieku 4 lat. Zaczęło się standardowo od problemów z kręgosłupem. Była to dla mnie forma rehabilitacji. I później, idąc do szkoły podstawowej, przyłączyłam do klubu KSSP 149 Łódź, w którym rozwijałam swoją pasję. No i zostało mi to do teraz. Jeśli chodzi o pływanie na wodach otwartych, tak naprawdę moja przygoda zaczęła się zaledwie 3 lata temu, gdzie wykonałam swój pierwszy start podczas Mistrzostw Polski w Olsztynie na 7,5 km. I tak z roku na rok zwiększałam ilość zawodów, zwiększałam dystans. I w tym roku tak naprawdę zainteresowałam się czymś takim jak korona oceanów. Początkowo moim marzeniem było przepłynięcie wpław kanału La Manche, jednak termin był, najwcześniejszy termin, w którym mogłabym to płynąć, był na 2021 tak, rok. Tak, czytałem, że jest tyle śmiałków, którzy chcą podjąć się tego wyzwania, że naprawdę wbić się tam to jest nie lada wyczyn. Tak, mogę zaznaczyć, że aktualnie jestem 7 na liście oczekujących na 2021 rok w ramach ciekawostki. Ale pojawiła się możliwość w tym roku właśnie przepłynięcia kanału Catalina, również należącego do korony oceanów. I zobaczymy. Przeprawa, jaką w tym roku szykuję w 3-osobowym składzie, nazywa się Polską Przeprawą Stulecia. Ja będę płynąć 27 sierpnia z lądu w Los Angeles w stronę wyspy Catalina. Moja koleżanka Hania Bakuniak w drugą stronę, z wyspy w stronę lądu. A Bogusław Ogrodnik, z którym również realizujemy ten projekt, przypłynie wpław jezioro Tahoe, które należy do korony jezior potwornych, to się tak nazywa. Dobrze, bo teraz już wybrnęłaś i zaczęłaś mówić o wyprawie, to może jeszcze przez chwilę, nic się nie stało, skupimy się na tobie, bo w ogóle pływanie uważa się za bardzo trudną dyscyplinę, ponieważ trening jest monotonny, tak naprawdę podczas zmagania się, podczas poprawiania swoich umiejętności nie można porozmawiać z kimś, tam po prostu jest pływanie od deski do deski. Jak w ogóle wytrwałaś w czymś takim? Ja myślę, że to pasja. Właśnie pływając przez tyle lat, poznaję przede wszystkim siebie jako zawodnika. Miałam wiele momentów takich krytycznych, gdzie mówię, nie, dzisiaj ostatni raz wstaję na trening, bo już po prostu nie miałam siły i mi się nie chciało. Ale myślę, że to pasja trzyma przy tym, że jednak to się chce robić i nie jest tak łatwo zrezygnować. Pływanie, owszem, tak może się wydawać monotonne, jednak dla właśnie osoby trenującej wyczynowo ten sport, która stawia przed sobą jakiś cel związany właśnie z tym sportem, każdy ruch ręką, że tak powiem, każdy metr przepłynięty ma jakiś cel i myślę, że to przede wszystkim sprawia, że nie jest to dla nas nudne. Ale nie ukrywam, że czasami śpiewam pod wodą albo nucę coś, albo nie wiem, powtarzam przed egzaminem, testem. Różnie bywa. W pewnym momencie jednak postanowiłaś opuścić ten zakryty basen i przenieść się na otwarte wody. Mówiąc o twoim treningu pływackim na jeziorach, na otwartych wodach, to są jakie kilometry? Rozumiem, że to nie są już takie klasyczne dystanse, te dystanse są spore. Tak. Jeśli chodzi o trening open water, to znaczy to zależy, ponieważ przygotowując się do zimowego pływania, pływałam około 400 metrów na każdym treningu, bo wiadomo, woda była zimna i zupełnie inaczej ten trening wyglądał i zupełnie co innego miał na celu. Jednak właśnie do tej przeprawy, do tej 34-kilometrowej przeprawy, żeby się dobrze przygotować, staram się pływać minimum te 10 kilometrów na treningu open water. Co więcej,
10 kilometrów takiego treningu, ile zajmuje? Podejrzewam, że to jest... No, tak treningowo, tak około 2,5 godziny wyrabiam się. A jeśli chodzi na przykład, bo czasami chciałabym wtrącić dłuższy jeszcze dystans, bo jednak 34 kilometry wpław przez ocean... Mówimy o kanale tak, Katalina. Wśród fal to jest pewne wyzwanie. I na przykład realizując projekt Korony Polskich Jezior, jednocześnie też przygotowuję się do tego, bo na przykład przeprawa przez Śniardwy to było 18 kilometrów wpław przez środek jeziora. To też był dla mnie trening, więc mówię, to są dystanse w tych granicach. Naturalnie przeszliśmy z pływania w basenie na pływanie w wodach otwartych, ale również należy wspomnieć o Twoich sukcesach w bardzo zimnej wodzie, bo jesteś mistrzynią świata. Właśnie na dystansach, tutaj mam podpowiedź, mam ściągę, pierwsze miejsce na 50 metrów stylem klasycznym, rekord świata, pierwsze miejsce na 200 metrów stylem klasycznym, również rekord świata. Tych pierwszych lokat jest jeszcze więcej, ale tutaj nawet wzięłaś medale. Może opowiedz o tej imprezie, o Twoim sukcesie. Tak, oczywiście. Zimowe pływanie generalnie zaproponował mi Bogusław Ogrodnik podczas finału Pucharu Warmii i Mazur, które odbyły się w zeszłym roku w Olsztynie. Oczywiście decyzji nie podjęłam od razu. A czy miałaś wcześniej może kontakt z morsowaniem, z wchodzeniem do lodowatej wody? Nie, to dlatego to było dla mnie takie nie... No nienaturalne, że tak powiem. Ale od rozmowy do rozmowy zgodziłam się, nie przestawałam trenować na otwartym akwenie przez ten okres jesienno-zimowy, jednocześnie przyzwyczajając się do tej wody. I właśnie, że tak powiem, pierwszy sezon zakończyliśmy tutaj z sukcesem. Ten medal jest z tej całej edycji tego zimowego pływania z Pucharu Świata. Zajęłam pierwsze miejsce po zsumowaniu wszystkich punktów z wszystkich konkurencji, w których startowałam. A tutaj przywiozłam jeden właśnie z Mistrzostw Świata Stalina za 200 metrów stylem klasycznym. Tak wyglądają medale za konkurencje indywidualne. I generalnie, jeśli chodzi na przykład o Puchar Świata, punktacja jest też zależna od tego, w jakiej temperaturze na przykład się pływa. Jest taka tabelka, ja tego z pamięci teraz nie jestem w stanie powiedzieć, ale na przykład, gdy inne są punkty dla zawodników, którzy zajęli jakieś miejsce w temperaturze wody na przykład 4 stopnie, a inne 1 stopień. Wiadomo, chodzi o ten poziom trudności. Ty startujesz w tym poziomie? To znaczy nie, to zależy jak pogoda się trafi. Po prostu to czasami trzeba mieć szczęście, bo wiadomo, dostanie się więcej punktów, jeśli woda będzie zimniejsza. Czyli jak trafi akurat, że Puchar Świata będzie wtedy, kiedy ta woda będzie miała ten jeden stopień, to wtedy zyskam więcej punktów. Niektórzy ludzie mają problem z tym, żeby wejść do Bałtyku, gdzie woda ma tam kilkanaście stopni, około 20, a ty jednak wchodzisz do lodowatej wody, gdzie ona ma w granicach 0-1 stopień. Jak wygląda w ogóle takie zmaganie, jak wygląda trening, aby się przygotować do takiego wysiłku ekstremalnego? Na co dzień trenuję normalnie ze swoją grupą na cieplutkim basenie, ale raz w tygodniu przynajmniej, czasami dwa razy, jeśli mi się udało gdzieś tam ten czas wygospodarować, wchodziłam do zimnej wody normalnie na otwartym akwenie. Woda wahała się od 1 do 4 stopni, zależy gdzie pływałam. W Łodzi nie mam za dużego wyboru, więc gdzieś poza Łódź do różnych miejsc wyjeżdżałam. I starałam się za każdym razem przepłynąć trochę większy dystans. Za każdym razem wejście było najgorsze. Bolały mnie palce u stóp. To normalny objaw później, jak rozmawiałam z ludźmi. I to chodzi o to, żeby psychicznie się do tego przygotować, że psychicznie się nastawić, że to jest do zrobienia po prostu i że to jest sport jak sport, który stawia przede mną pewne wyzwanie. I zauważyłam na przykład na koniec sezonu, wchodząc do wody, już nie miałam problemu z bolącymi palcami, już nie miałam problemu z zatokami. Mój organizm się tak zaadaptował jakby tak, naturalnie poprzez regularny taki trening przyzwyczaił do tej temperatury. Jak widać, te medale nie są dla Ciebie takim poziomem, w którym byś mogła już zakończyć swoją karierę zawodniczą. Podejmujesz się kolejnych wyzwań. Kanał Katalina, ponad 30 kilometrów w oceanie. No chyba to może być spore wyzwanie.
Tak, to jest na pewno dla mnie duże wyzwanie, przede wszystkim z tego względu, że to będzie moja pierwsza taka długa wyprawa przez otwarty akwen, przez środek oceanu, falującego oceanu, na którym występują prądy, z których chyba się na chwilę obecną najbardziej obawiam, bo w sumie nie wiem, na pewno wielu jeszcze innych rzeczy powinnam się obawiać, ale to najbardziej mi sens powiek zdejmuje. Nie ukrywam, że przygotowuję się do tego i metraż, jaki trenuję, jaki przepływam na treningu, jest właśnie po to, żeby dać radę te 34 km pokonać. Oczywiście 34 km to jest w linii prostej. Myślę, że trochę nadrobię tym. Ale to zimowe pływanie jednocześnie pozwoliło mi się też przyzwyczaić do temperatury, jaka panuje w kanale. Jest to przeważnie między 17 a 22 stopnie i podejrzewam, że woda będzie miała właśnie około tego 21-22 stopnie Celsjusza, więc wydaje się o wiele cieplejsza niż to, co pływaliśmy tutaj zimą. Jednak czas, jaki musimy w niej spędzić, powoduje, że po prostu robi się czasami zimno, co też jest dodatkowym utrudnieniem. Bo należy również wspomnieć o tym, że podczas pływania zimowego nie możecie pływać w piankach, nie możecie się smarować różnymi preparatami, które mają to ciepło trzymać, czy pływanie u brzegów Stanów Zjednoczonych, u brzegów Kalifornii również jest tak restrykcyjne i tam również nie możecie mieć takich pomocnych rzeczy? To znaczy nie możemy mieć pianek, musimy wystartować w zwykłym kostiumie kąpielowym, takim jak na basenie nie pływamy, ale możemy się posmarować na przykład wazeliną albo lanoliną i to będziemy robić, bo to jest, skoro można, to jest tylko pomoc dla nas. I to też służy nie tyle tylko do ochrony przed utratą ciepła, ale też zabezpiecza przed jakimiś obtarciami od kostiumu chociażby. Więc dasz sobie radę. Wiem o tym, że również jesteś w kontakcie z legendą pływania długodystansowego, legendą, która wywodzi się z Winograd, z panią Teresą Zarzeczańską. Czy może tutaj jakieś pewne rady? Ona wspominała coś o swojej przeprawie przez kanał La Manche. Udało mi się skontaktować z panią Teresą, jednak jeszcze takich szczegółów a propos jej samej przeprawy nie rozmawiałyśmy o tym. Aczkolwiek czytałam o niej pewne informacje, zainspirowało mnie przede wszystkim to, że tak naprawdę ona była żabkarką. Ja też generalnie lubię pływać żabą i od zawsze uważałam, że to jest mój taki główny styl. Bo podczas przeprawy będziesz pływała kraulem. I właśnie byłam ciekawa, jak to wyglądało to kilka lat wcześniej i sprawy organizacyjne, jak się przygotowywała, co ją w ogóle zainspirowało, żeby podjąć się takiego wyczynu, bo jest jedyną Polką, która tego dokonała, więc to jeszcze mam nadzieję, że uda mi się takie informacje jeszcze zdobyć. Bo kanał Katalina to jest pierwszy krok do zdobycia korony oceanów, czyli tych kanałów, cieśnin, które jednak dla pływaków są rzeczami niemożliwymi, naprawdę i tylko wąskie grono może poszczycić się tym tytułem. Znaczy, kanał Katalina, nie trzeba od niego zaczynać generalnie. Jest to jeden z kilku kanałów. Jest siedem kanałów. To jest kanał Katalina, kanał La Manche, Cieśnina Gibraltarska, kanał Północny, kanał Cugaru i kanał Molokaj. I oczywiście można zacząć od Kataliny i szczerze mówiąc, jak rozmawiałam z ludźmi już bardziej doświadczonymi, jeśli chodzi o pływanie na wodach otwartych, mówili, że w sumie nawet dobrze, że zaczęłam od kanału Katalina, bo jest po prostu prostszy od na przykład kanału La Manche, przede wszystkim ze względu na temperaturę wody i na prądy, które tam występują. Kanał La Manche stawia podobno większe wyzwanie, jeśli o to chodzi. Więc jak na początek mówią, że to jest dobry kanał, aby zacząć swoją przygodę rzeczywiście z próbą zdobycia korony. To w takim razie, czego możemy Tobie życzyć na te kolejne miesiące? Chyba pogody, przede wszystkim pogody podczas przeprawy. To jest coś, czego się boję, że coś nie wypali, że będzie jakiś sztorm, bo wtedy będziemy musieli albo czekać, albo po prostu nasza przeprawa przepadnie i będziemy musieli kolejny okres czekać.
No i co? Siły chyba i spokoju takiego. Na koniec może jeszcze wspomnisz o pewnej zrzutce, która może pomóc Wam w organizacji tego przedsięwzięcia. W internecie krąży strona, można wpłacić tam dobrowolnie jakąś część pieniędzy i po prostu pomóc w osiągnięciu sukcesu, nie tylko Twojego, ale całej ekipy. Tak, oczywiście. Mamy właśnie na zrzutce założoną swoją zrzutkę, na której jest opisany nasz projekt. Oczywiście pod jakim hasłem można to znaleźć? Już mówię, gdzie jest przekierowanie na zrzutkę. Można wejść na stronie www.przełomowy2018.pl. Tam od razu widnieje guzik, który przekierowuje na wsparcie projektu. Można oczywiście wesprzeć, będzie nam bardzo miło. No i tyle. Życzyć powodzenia. Życzyć powodzenia. Moimi Państwa gościem była dzisiaj pływaczka Aleksandra Bednarek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Mamy nadzieję, że wyprawa do Kalifornii uda się i już niebawem pod koniec sierpnia Aleksandra będzie mogła pochwalić się pierwszym tytułem, pierwszym z małych kroczków do spełnienia swojego marzenia, czyli przepłynięcia korony oceanów, czyli wszystkich tych cieśnin. Mamy nadzieję, że to się uda. Życzymy powodzenia. Dziękuję. W dzisiejszej rozmowie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.